Okej, już jesteśmy z powrotem. I lecimy z 12 minut. Zobaczymy, czy uda nam się popchnąć coś dzisiaj do przodu. Z tego co pamiętam, żeśmy ostatnio ogarnęli już w sumie przekonanie tego gościa i w ogóle, który nam wbijał do domu. Bo pseudopolicjanta. I on nam powiedział, kurczę, i my musimy szukać tego drugiego sprawcy, tak jakby. Jako że żona nam nie załatwiła tego ojca, to musimy znaleźć sprawcę. Cześć Megapodius, cześć Katix, witam. Dobrze, Kizie, już witaj. No właśnie, no ale jest coś nie tak. Ja mam plan taki, żeby pogadać teraz z żoną. Może ona coś wie. Chociaż ktoś mi mówił chyba ostatnio, że nie przeszukałam chyba dokładnie tego pokoju sypialnianego. Że tam coś jeszcze może być. Zupa była zasłona. Mogę od razu tu wejść? Mogę. Może tu jest coś za tym obrazem na przykład. Kliknij ten przełącznik. No, no tak, żonka przyszła. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Szepnął ten pstryczek. No, bo on jest palnięty. Ja dowiedziałem się, jak mniej więcej odblokować jedno zakończenie, jak na razie siedzę cicho. Tak, Barty, na razie bez podpowiedzi. Musi się przecież z nami przywitać. Obrazy nie tak. Tu mamy klucz tylko. Nie wygląda na to. Tu pamiętam, że zaglądałam i tam nic nie było. Może okno. Clear sky, some heavy clouds with a strong front coming in from the east. Far away though. Nie da się otworzyć okna. Na fotelu to on usiądzie raczej. Może... Ej, a jakbym podlała ten kwiatek? Wiem, że to jest trochę głupie, ale... Weź ten kubek. Że utknęliśmy tu na wieki, oby nie, Skipper. Także o co chodzi, na tym jeszcze nie było. No, jesteśmy gościem, który wraca do domu i... W pewnym momencie przychodzi policjant, który nas aresztuje, ale tak naprawdę zabija. I okazuje się, że on chce się zemścić za zabójstwo ojca mojej żony. Znaczy w sensie tego bohatera. I że ta żona niby zabiła tego ojca swojego, ale ona pamięta tylko, że strzeliła i tak naprawdę chodzi o to, że ona nie dobiła go, tylko po prostu ktoś inny go zabił i musimy znaleźć tego mordercę. I utknęliśmy w pętli czasowej, bo... Jezus. Utknęliśmy w pętli czasowej, żeby się właśnie dowiedzieć tego. I każda pętla czasowa ma 12 minut i w ciągu tych 12 minut musimy zrobić konkretne rzeczy, żeby się dowiedzieć różnych, no. Mam nadzieję, że w miarę logicznie to wytłumaczyłam. Okej, dostałam za to osiągnięcie, że podlałam kwiatek. Ale to w sumie nie do końca o to mi chodziło chyba. No chyba, że podczas kolejnej pętli on urośnie.
Czy coś w tej komodzie jest oprócz tego prezentu? Kurde. Fuller. Macham, macham, macham. 12 sekund naszego superczynnego czasu. Szczerze powiedziawszy, to jest jedna z najbardziej ciekawych gier, jakie widziałem w ostatnim czasie. No, to prawda. Jest bardzo ciekawa. Szukam, co tu jeszcze mogłam pominąć, ale... A naprawdę nie wiem. Musimy posprzątać w szafie. O, zajrzała do szafy. Tutaj nic nie ma. No łóżko, jak kliknę, to on się położy. Jeszcze nie, Alexa, bo chciałam sprawdzić ten pokój. Dobranoc, Rinoa. Tu jakiś obraz przeciąć nożem na przykład i coś będzie za nim. O! Ej, to jest dobry pomysł w sumie. Ale już chyba nie podczas tej fantasy czasowej. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Oh, oh, oh. Oh my! You're hurting me. Ow! What is now going you? On? Now you. Hands behind your back, please. Help me! Don't move. Will you come help me? My wrists. I don't. This is a mistake. No, wiem, wiem, Alexa. Chciałam to zrobić, tylko... You're under arrest for your father's murder 8 years ago. Interesuje mnie ten pokój. No, no, no. That can't be right. Dobra, czy to można przesunąć? You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else. Ah, no, no playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't hurt us. Honey, tell him. He can't help you. Just you and me. Listen. Will you help? No. This Listen. Is a misunderstanding. My wife, she didn't kill. Say another Look, word. I don't See know. See what happens. He can't help you. Look, hey, I... Listen. I don't It's her know. Brother. He's who killed him. Don't have to handcuff me. We can talk this out. No, ostatnio się dowiedzieliśmy, że właśnie jej brat zabił, tylko nie wiemy, kim on jest, tak naprawdę. Dzięki bardzo. No, zaraz zobaczę ogólnie rzeczy, tylko przecinam nożem. Zobaczę, co się stanie. Tu jest więcej obrazów w sumie różnych. Not now. Aha, nie teraz. Interesting. What? Nie, chyba nie mamy informacji do tego, żeby to przecinać. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me Obawiam się, że jakby zacznę przecinać różne rzeczy, to ona się wkurzy. Więc może na razie spróbujmy w sypialni. Zapalmy to światło i zamknijmy drzwi. Seriously. No, nie da się za bardzo. Nope, 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 negatory. Cześć, Karim. Mm-hmm. Trudne sprawy. No. Dobra, tutaj się nie da. Dobra, to może powiedzmy jej, że przygotowanie, dobra. Pora okay. na deser. Sit down. Great. Just give me one second. Niech ona się zamknie, to spróbuję tą kanapę. Aha, nie mogę tak... No. Zamknij się tam. No. No, no nie chcę. Także
że niestety chyba przecinanie przedmiotów nie da rady. Oh, thunder. I wasn't expecting a storm tonight. Dobra. I'm stuck in a time loop and I can prove it. Right. Zabić żon. Stało tej nocy, kiedy uciekła. Look how your father died. It's not what you think. I know how he really died. What are you doing? It was a heart attack. No, it wasn't. It was Christmas Eve. He caught you sneaking out and he hit you. How could you know that? I couldn't. You told me in a previous loop. I did. Dobra, to już nie słyszeli. He survived. Your brother, the one you always called Monster, he killed him a week later. I have a fucking brother. He's the one who did it. That Polaroid from the coffee shop, it proves it wasn't you. What is going on? I know. Okay, you ready? There's more. A man is about to ring the doorbell and accuse you of murder. What? He was close to your father, and when your dad died, it really messed him up. Okay. I'll be ready. I need to sit down. Ale musisz mi powiedzieć, kto jest tym bratem. Z nią o przeszłości. Your half-brother? He's the killer. How do we find him? I don't know. Nobody ever told me anything about him. I don't even know his name. Okay, what about the nanny? I was 2 years old. I have no idea. I mean, the cop said he knew my father, right? Right? Maybe he was there back then? No tak nie bardzo. Jeśli za tym obrazem będzie cokolwiek ukryte, o czym my nie wiemy, to znaczy nasz bohater jest centralnie ślepy, żyje tu z żoną. Kto wie, jak długo w tym super ciasnym mieszkanku nie wiedział o zegarku schowanym pod zlewem. Cały czas i teraz mamy uwierzyć, że za obrazem jest druga kryjówka, której też nie wiedział. Możliwe. Tak, uwierzy nam, bo my opowiadamy o rzeczach, których nie powinniśmy wiedzieć. Belek, dlatego nam wierzy, bo jak... Jeśli miałbyś ochotę sobie zobaczyć powtórkę z ostatniego live'a, to tam było dużo tych jakby rzeczy, których dowiadywaliśmy się po drodze. Cześć Bartek. Policjant chce zegarek, aby uratować córkę. He's after your father's watch. His daughter has cancer and the watch will pay for her treatment. That's awful. I can't imagine what that's like. Poczekajmy, aż przyjdzie. No już nie mamy żadnych innych opcji za bardzo. Now we wait. Nie wiem. Nadal czegoś nam brakuje. Dobrze, geniusz, dobrej nocy. Is that him? What do? Do we open the door? Let's talk later. Come on, I know you're home. Open the door. The door? We need to talk. Police. Okay. I have a warrant for your arrest. Wait, please. You know. I know why you're here, but I don't know what you think. Please. On the ground. Stop. Arms behind you. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. Uh-huh. He had an affair. Stop talking. Please, will you just listen to me? No, I listen to innocent people, not murderers. Now shut up. That's enough. Hold still. No, teraz jest wkurzony, bo nie zadzwoniliśmy sure. do jego córki. Listen. Sure. Ouch. Sir? Ouch. Sure. Ale kupa, Bartek. Może coś popsuli. Mi się ogląda mi teraz, bo tak nie zaciekawiło, że trochę pooglądałem, poczytałem, wiem parę rzeczy, ale wiecie, co tam fajnie ogląda się twojej perspektywy. Dzięki, Barty. Chociaż ja nie ogarniam zbyt dużo. Show him the photo. Where's your father's pocket watch? I know you've got it. No! Look at the picture, babe, give it to him. Nie mam tego zdjęcia. Will you tell him? This is a misunderstanding. No, nie zaraz. Okay.
mieliśmy duży przełom ostatnio popularnej nowej informacji. Próbowaliśmy dzwonić po ludziach. Po tym może coś się zmieni w rozmowach. Okej. Okay. Z nami nie chce gadać, jeśli córka z nim nie pogada. No wiem. Zapomnieli o tej opcji chyba po prostu. Rzadko się z tym spotykam. Zazwyczaj jest. Aha, no tak. To cupa. Nie! Już kurde. Jest telefon. Zamknij się tu, żeby on cię nie słyszała. Fucking light switch. Your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? Powiedz jej, dlaczego jej ojciec to robi. Oh. Listen, your daddy is gonna hurt us. He wants to steal from us so that he can pay for your treatment. What? No, my dad, he wouldn't do that. My wife has this expensive pocket watch and your dad wants to kill us to get it. What are you talking about? Just call him and ask him. Fine, I will. Okej, okay, dobra, to jest coś nowego. Dobra, teraz z nią pogadajmy. Udowodnij, że dzień się resetuje. Zion powiedział, że słucha niewinnych ludzi, a nie morderców, a zaraz nas udusi. Look how your father died. It's not what you think. I know how he really died. What are you doing? No, zobaczymy, co z tego wyjdzie teraz. No, it wasn't. It was bo jest coś innego, nie? He caught you sneaking up, and he hit you. How could you know that? I couldn't. You told me in a previous loop. I did what? Listen, he didn't die when you shot him. What are you doing? He survived. Your brother. He killed him a week later. I have a fucking brother. A half brother from your father's affair. He's the one. Muszę mnie rozwala za każdym razem. Coffee shop. It proves it ja mam brata? What is going on? I know. All right, there's. He's gonna accuse you, but he's. What? His daughter had. He was close to your. Yeah. I need to sit down. Dobra, chodźmy, bo jeszcze tego Polaroida musielibyśmy wziąć chyba. Jak mi się wydaje, że ten Polaroid jest ważny. This is too much. And some... Your half-brother? He's the killer. How do we find him? I don't know. Nobody ever told me anything about him. I don't even know his name. Okay, what about the nanny? I was too... I mean... Maybe he was there... Dobra, zaczekajmy, aż przyjdzie. Okej. I've never been able to say that out loud before. So, thank you for listening. Palmy światło, bo nic nie widzę. But you... What? I mean, how was I gonna tell you? Hi, nice to... I didn't want to get close, but you were. I guess. Honey. I just want. Well, guess that's over now. Let's talk later. Dobra. Hey, you're my little girl. 5 minut strzelają fajerwerkami i Sima zagłuszają. O nie, ale hamowa. Okay, I won't hurt anyone. I promise. I double promise. Obiecuję podwójnie, no no. Yeah. To zapuka w końcu czym. Hej, on se poszedł. What? Hej, on se poszedł. Muszą być setki opcji dialogowych możliwych rozwiązań. No, masakra, Skipper. Też jestem pod wrażeniem. Hej, on se poszedł. Co teraz? Hmm.
Poprosiła, żeby z tobą zatańczyła. Super. Powiedz mi, że to dobra pora na deser. Look at that. I've lost my appetite. You can try again later. Super. Let's talk later. Jeszcze raz do niej, nie wątpię, że to zadziała. Hey, sorry, I can't talk right now. Leave a message. Emergency services. Actually, never mind. Sorry, false alarm. All right. Please be more careful next time. Gdyby poszedł, to jestem bardziej zestrachany niż jak był. No, dziwne, że nie wrócił, ale no. Kurde, teraz nie wiem za bardzo, co zrobić. W sensie, mamy jeszcze czas chyba, żeby przeszukać to miejsce, ale ja nie wiem, co ja tu mogę jeszcze znaleźć. Tu była szafka z lekami. Tu chyba nic więcej oprócz tych leków nasennych nie było. Heavy rain. Żeśmy mogli spuścić ten zegarek, prawda? Ale to też nie wiem, co to dawało. Tutaj już chyba też nic nie zostało. No i tak mnie zresetuje, że tak powiem, czas. Tu jest jakiś obraz jeszcze, którego nie oglądałam. Jajko. Talk later. Łyżka, świeca. Nadal mnie intryguje ten pokój, no, ale nie wiem, co mam zrobić. O, ten kwiatek coś rośnie. Okej, to jest... Nie, nie, otwieraj. To jest ciekawe i dziwne trochę. Ten kwiatek tak jakby rósł... Oprócz tej pętli. A, dzięki Barty, twoje zdrowie. No, chyba tak, Skipper. No właśnie idę sprawdzić. To podlanie tego kwiatka. No bo tu nic innego za bardzo nie ma. To jest ten prezent tylko. Tej wentylacji nic nie ma. No jeszcze to sprawdzić dla pewności, ale... Jaki mamy cel w tej grze? Dowiedzieć się, o co chodzi i kto zabił. I zakończyć pętlę czasową, no. No. Nic nie ma. O, skończył się czas akurat. Wait, but oh, god damn it. No dobra, to
teraz zrobimy inaczej i zadzwonię. I powiem raczej tą inną opcję. Hello. Hey. Your dad says that my wife. No właśnie, Skipper. Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Powiedz jej, że jest niewinna. My wife is innocent, but your dad, he won't. I don't know what you want. Hey, well, please, could you just? He doesn't have the. Okay, but lose my number. Dobra, wyłaś. I didn't hear you come in. Not. Okay. No, wiesz, buś. Macham. Dobra, weźmy tego Polaroida na wszelki wypadek. Ten nóż, nie wiem, co mnie hey, po co weź. Remember to put the spare key outside. Hej, nieźle już podrósł ten kwiatek. Ale nadal jakby nic się nie da z nim zrobić. Czekajcie, jeszcze zapomniałam wlać wody w ten kubek. Oh, thunder. I was not expecting a storm tonight. No i jeszcze da się go podlać. Dobra, zadzwoniliśmy do niego, to jeszcze pogadajmy z żoną. I to wszystko przez kwiatek, to by było zbyt proste. No wydaje mi się, że to jest chyba tylko do osiągnięcia jakiegoś, ale nie wiem. Nie mam pewności, nie? I'm stuck in a time loop and... Look, how you're... I know... What are you... No, it was... Myślę, że to się to trochę przyspieszyć. He survived. Your brother. He. I have. He's that pole. It proved. What? All right. He's gonna. But he's. What? His daughter has cancer in him. He was close to your father and. Yeah. I need to sit down. Okay. No tutaj w sumie i tak się nic nie dowiemy, więc może poczekajmy, aż przyjdzie. No, we wait. Może w tym kwiatku coś jest właśnie, co jakby da nam ślad jakiś. I guess. What's I mean, up? The good news? That's it? What? What is... That's the secret? That's the skeleton? And now that you know it, I mean, if you'll still have me, we can start fresh, clean slate. No. I've never been able to say that out loud before. So, thank you for listening. I love you more. Dobra, spoko. Żoneczko, już któryś raz słuchamy tego samego. All right, open up. Okay, let's talk. Get on the ground, please. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. What? He had a love child. Bastard. That's your killer. You expect me to believe that? Ha, może nie powinnam zabierać tego Polaroida. This picture. Say another word, I'm gonna cave your head in. I don't care what you believe. The bastard destroyed everything I loved. Destroyed my mother. She called him the monster, and he was. Monster? What? Oh, it's just... That was the last thing I heard him say. It never occurred to me that it meant that. Listen, I know my father was important to you. I miss him too. But I always thought... Cześć, Lukier. Hejka. You weren't there. I wasn't there. But then... I don't know.
but it wasn't. Tak szczerze, to wydaje mi się bardziej prawdopodobne niż to, że żona uwierzyła w pętlę czasową, byłoby raczej, że zacznie podejrzewać, że to my jesteśmy mordercą jej ojca. No, to mogłoby być prawdopodobne, Skipper. Dzięki, Lukier, za followka. Me. Look, I know why you're doing this. I get it. You couldn't possibly. You can't make us pay for what your daughter's going through. Don't take it out on us. I'm sorry. Really, I am. God. If my daughter knew what I was doing. No, dialogi są troszkę inne, ale nadal jakby nic więcej. I'm going now. Wait just a second. No, ona mu da ten zegarek. Właśnie jak ludzie czytają na głos mój nick. Ojej, czemu? Here. Take the watch. Masz bardzo słodki nick. You need it more than I do. She does. I'll look for your brother. I'll start with the nanny, go from there. How much do you remember? O, właśnie. O, ile o niej pamiętasz? It's been a long time. Może coś powiesz? Remember her name? Something flowery. O, coś od kwiatu. Something like that. I'll dig into it. I'll let you know. Jednak ten kwiatek ma znaczenie. So what happens now? Ten kwiatek ma znaczenie, nie wierzę w to. I have no fucking idea what it. No. Oh, no. The nanny. Flower. Fuck. Dobra, dawaj ten kubek. Nie wiem, czy to jeszcze trzeba podlewać, ale wszystko kwiat. Masakra, ale jaki to jest drobiazg, nie? Przecież normalnie nie zwrócilibyśmy na to uwagi. W sumie nie wiem, po co ja tutaj lodówki. Nie, już zostaw tą lodówkę. I didn't hear you come. Not now. Okay. Not now. Już ma dosyć. Dobra, weźmy tylko ten telefon. Na wszelki wypadek. Żeby zadzwonić. Nie no, nie zamykaj tych drzwi, debilu jeden. Jezus Maria. Zobaczmy ten kwiatek. Au. Ten kwiatek chyba już nie urósł bardziej. Wydaje mi się, że może trzeba zapytać żonę, co to za kwiatek. Ale najpierw zadzwonimy do tego trzmiela na wszelki wypadek. Hello? Hey. Tak zaczął na mnie Lukier mówić. Aha, od klawiatury. Urocze. Why would you say that? Nabrał kolorów ten kwiat, więc chyba dobrze. Mówisz. Że jest niewinna, my wife is innocent, but your dad, he won't listen to us. I don't know what you want. Hey, well, please, could you just call him and tell him to listen? He doesn't have the whole story. Okay, fine. But lose my. No, nożem. Możemy spróbować. Nożem. Nożem albo łyżką. Możemy tam pogrzebać, ja nie wiem. Aha. Wow, jak brutalnie. Co teraz? Nie, tego nie. Co teraz? Znowu mam go podlewać? What the fuck? Jeszcze raz nożem? Super. Nie wiem, co zrobiłam. Dobranoc, Beata. Dlaczego się czuję? Oh my gosh. Nie, nie da się go podlewać znowu. No to nie wiem. Może żona będzie wiedziała, co z tym kwiatkiem.
inne tematy. Tu nie. I'm stuck in a time loop. Right. No właśnie, tylko go rozwalił, więc nie wiem za bardzo, co nam udało. No, it wasn't. It was Crystal. And he hit. How could you? I did what? Listen. What are you doing? He's your brother. He killed. I have. I have. He's the one who. That pole. It proved. What? Enough. All right, there's more. He's gonna. But he's. What? His daughter has cancer. He was close to your father. Yeah. No chyba, że tu będzie. He's the killer. I don't know. I don't even know his. Okay, what about the nanny? I was 2 years old. I mean, maybe he was. No nie, no to nie są te kwiatki. Rozwalił kwiatka. I co? Co nam z tego przyszło? Let's talk later. This is too much. No i tak już przyszedł w sumie. Hey, to nic nie leży nawet na dole. Okay, we'll tell him the truth. What? What do you? Na dole nie ma, żeby leżało. Honey, he has to. I think you got prank called. Może zgaszę światło. I mean, this. Widać. It's. Oh my god. Sama się zabiłam. Nie wierzę w to. Fucking hell, that hurt. Okej. Zapomniałam, że ten switch tak działa.